Szanowni Państwo, drodzy goście, czas rozpocząć oficjalną część konferencji zorganizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego poświęconej rządowemu programowi funduszy strategicznych. Witam Państwa bardzo serdecznie. W szczególności chciałbym powitać prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego. Raz jeszcze. A także gospodarza tejże okolicy, czyli wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka. Z tego miejsca chciałbym również powitać wszystkich ministrów, parlamentarzystów, prezydentów, burmistrzów i wójtów, a także oczywiście wszystkich samorządowców i wszystkich państwa, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Witamy bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, drodzy goście, wszyscy z pewnością zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną rolę odgrywa Śląsk w historii naszego kraju i w jej codzienności. To region bardzo zróżnicowany, ale jednocześnie bardzo spójny, jeżeli chodzi o dążenia, jeżeli chodzi o konsekwencje, jeżeli chodzi o ich realizację. O ile dynastia Piastów rządziła w Polsce bodajże od 960 do 1370 roku, tak na Śląsku, moi drodzy, panowali do 1675 roku. To, jak Śląsk pięknie się zmienia, to, jak przepięknie się rozwija, to, jak staje się coraz bardziej otwarty tak naprawdę i coraz bardziej nastawiony na XXI wiek, wychodząc bezpośrednio do mieszkańców, ale także do gości, świadczy o doskonałej przyszłości tego miejsca. Moi drodzy Państwo, ja teraz chciałbym zaprosić na scenę pana premiera Mateusza Morawieckiego i poprosić o wygłoszenie kilku słów. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo prezydenci, Państwo burmistrzowie, starostowie, wójtowie, wszyscy radni, drodzy radni sejmików i innych szczebli samorządu, a nade wszystko drodzy samorządowcy i wszyscy goście z parlamentarzystami, senatorami, posłami do Sejmu Polskiego na czele. Dzisiaj mam ogromną przyjemność, aby właśnie wobec Państwa, wobec samorządowców przedstawić wyniki ostatniego naboru, ostatniego programu inwestycji strategicznych. Programu, który dobrze znacie, ale programu, który jednocześnie też jest absolutnie kluczowy właśnie dla samorządów. Można powiedzieć, i tak się często słyszy, że aby realizować jakieś wielkie cele, ważna jest najczęściej ciężka praca, wysiłek, chęci, i wtedy można realizować aspiracje. Ale to jest tylko część prawdy. To jest część prawdy, ponieważ kluczowe jest to, czy jest zapewniony względnie równy start. I ten względnie równy start przez pierwsze 25 lat naszej wolnej ojczyzny nie bardzo był zapewniony. Bardzo łatwo było się rozwijać wielkim miastom i bardzo się z tego cieszymy. Miastom, które nie stały tak jak miasta śląskie, przed wielkim wyzwaniem transformacji, przed wielkim wyzwaniem zmieniania rynku pracy, tworzenia nowej przestrzeni w miastach, w miejscowościach i przede wszystkim przyciągania inwestorów, przedsiębiorców, aby te nowe miejsca pracy tworzyć. I jeśli miałbym szukać jakiejś najbardziej fundamentalnej zmiany, najbardziej strategicznej zmiany, która nastąpiła po 2015 roku, zmiany, z którą chyba wszyscy się zgadzają, również nasi przeciwnicy polityczni, to wybrałbym właśnie tę, a mianowicie wyrównywanie szans pod kątem mieszkańców mniejszych miejscowości, gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich, a także tych miast średniej wielkości, a także całkiem dużych, jak miasta śląskie, które jednak były zapomniane w tym procesie
zmian, w procesie transformacji, w procesie wielkich przemian społeczno-gospodarczych, których wszyscy byliśmy uczestnikami po 1989 roku. Właśnie sprawiedliwe zapewnianie równych warunków dla mieszkańców i dla samorządów stało się podstawowym priorytetem mojego rządu, naszego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości. I dlatego, drodzy Państwo, dziś widzicie bardzo wiele inwestycji z polską flagą, z godłem, z tym, tych inwestycji, które są finansowane wyłącznie ze źródeł z budżetu państwa i źródeł samorządowych. To nie są inwestycje, które były finansowane ze źródeł unijnych. I dlatego warto podkreślać, że do tej wielkiej zmiany przyczyniliśmy się wspólnie. Bo ja nie patrzę na rozwój naszej drogiej ojczyzny w sposób odseparowany. Wysiłki samorządowe, rządowe, wysiłki przedsiębiorców, pracowników. W tym, można powiedzieć, czworokącie, czyli pracownicy, przedsiębiorcy, samorządy i rząd. Działamy wszyscy ręka w rękę po to, aby poprawiać warunki startu, właśnie aby zapewniać równy start naszym wszystkim obywatelom. I dlatego tutaj ze Śląska, z serca Śląska, z Katowic mam dzisiaj ogromną przyjemność przedstawić wyniki, pokrótce oczywiście, wyniki tego kolejnego naboru do programu inwestycji strategicznych. Tego programu, który na przestrzeni ostatnich kilku lat zmienił krajobraz naszych miast, miasteczek, wsi w sposób nie do poznania. I cieszę się, że wśród tych inwestycji mamy te inwestycje blisko ludzi. Te inwestycje, które zmieniają życie mieszkańców w każdej miejscowości, w każdej gminie w Polsce. To są żłobki, to są przedszkola, to są remonty szkół, nowe szkoły, to są szpitale, to jest sprzęt do szpitali, ale to są także drogi gminne, powiatowe. To również takie inwestycje, chociażby jak obszary rekreacji, jak parki rekreacji, o których wiem, że także tutaj na Śląsku będą tworzone. Ale to inwestycje sportowe, inwestycje w polską kulturę, w śląską kulturę. To wszystko to, co cementuje naszą narodową tożsamość. To wszystko to, co umacnia wspólnoty lokalne, gdziekolwiek one się znajdują. Dla Śląska ten nabór ostatni to ponad 2 miliardy złotych, a w połączeniu z naborem poprzednim ze specjalnych stref ekonomicznych to około 3 miliardów złotych i łącznie kilkaset projektów. Kilkaset projektów, z których część będzie finansowana w wysokości przewyższającej 90-95% i to są setki milionów złotych. Niektóre projekty obejmują specjalne strefy ekonomiczne, to z tego naboru, który rozstrzygnęliśmy kilka dni temu. Ale jakże ważne właśnie dla wyrównywania szans. Co to znaczy? Co znaczy to wyrównywanie szans? I niech mi będzie wolno w 2 minuty przedstawić naszą obietnicę i naszą wizję rozwoju na kolejne lata, jeżeli taka będzie decyzja wyborców po 15 października, decyzja wyborców, która zapadnie już wkrótce. Otóż, szanowni państwo, tu w Katowicach, a także Kraków i w większych innych ośrodkach pojawiło się mnóstwo inwestycji. Pojawiły się one również w Zabrzu, w Rudzie Śląskiej, w Mysłowicach, w Siemianowicach. To są inwestycje państwowe, inwestycje prywatne, bardzo wiele zagranicznych, ale także polskich inwestorów. To one wszystkie w połączeniu z rozwojem infrastruktury dróg i kolei. To, co dzisiaj tutaj na Śląsku również jest naszym udziałem. Ale również inwestycji w energetykę, w światłowody i inne elementy całej infrastruktury gospodarczej. To one wszystkie sprawiły, że mamy dzisiaj na Śląsku najniższe bezrobocie w historii Rzeczypospolitej. Że mamy, również patrząc od drugiej strony, najwięcej miejsc pracy. Że tu na Śląsk wracają z emigracji Polacy, którzy wyjechali przez ostatnie 15 lat, a zwłaszcza przez 8 lat naszych poprzedników. Na ostatnich spotkaniach z ludźmi,
spotkaniach otwartych pytam, czy jest ktoś, kto wrócił z zagranicy. I bardzo często pojawiają się nie pojedyncze ręce w górę, ale las rąk. To, szanowni państwo, jest możliwe tylko dzięki temu, że te dwa płuca rozwoju gospodarczego kierowane przez administrację publiczną, a więc samorządową i rządową, działają równolegle, działają równomiernie. Oddychamy pełną piersią. Chyba pierwszy raz w historii Rzeczypospolitej tworzymy taką liczbę miejsc pracy, że przybywają do nas nasi rodacy, którzy wyjechali z Rzeczypospolitej w ostatnich latach, w ostatnich dekadach. Ale jest to możliwe dlatego, że nasza filozofia, nasza strategia działania, nasza strategia gospodarcza jest bardzo prosta, a zarazem jest to dość skomplikowana maszyneria. Ja ją przedstawię w sposób prosty. Nowa droga, która się pojawia, nowa infrastruktura, wyższy komfort życia, nowe miejsca pracy, to wszystko są koła zębate, które współpracują ze sobą. One napędzają lokalną infrastrukturę. Nasza polityka społeczna rządu Prawa i Sprawiedliwości eliminuje tą upiorną biedę i koszmar bezrobocia charakterystyczne dla rządów liberałów, rządów Platformy Obywatelskiej. Wtedy pojawiają się nowe miejsca pracy, aspiracje społeczności lokalnej rosną. Wspólnota chce właśnie nowych miejsc, takich jak sale sportowe, hale sportowe, jak miejsca rekreacji, miejsca wypoczynku, lepiej wyposażone szkoły, szpital powiatowy. To wszystko jest też dzisiaj ogłaszane wraz z kolejnym naborem programu inwestycji strategicznych. A to z kolei wszystko powoduje, że Polska w waszych miastach, w waszych gminach wiejskich, w waszych wioskach, w gminach miejsko-wiejskich, że Polska wszędzie tam, w każdym zakątku staje się coraz bardziej najlepszym miejscem do życia, miejscem, które niczemu nie ustępuje bogatym krajom Zachodu, ale bez tych problemów, jakie oni tam mają, zwłaszcza z bezpieczeństwem na ulicach, wiadomo z czego wynikającym. I dlatego, drodzy państwo, ten program inwestycji strategicznych razem z programami unijnymi, ale przecież zupełnie niezależny od tamtych programów, to program, jakiego wcześniej nigdy nie było. Kiedy pytam samorządowców na spotkaniach takich jak to w całej Polsce, na różnych spotkaniach, czy kiedykolwiek z budżetu państwa polskiego otrzymali podobne środki jak te z tych naborów, to słyszę odpowiedź jedną, niezależnie płynącą z samorządów zarządzanych przez naszych przeciwników, z Platformy, z SLD, z PS. Wszyscy, którzy mają elementarną uczciwość, również nasi przeciwnicy, powtarzają jednym głosem. Nigdy nie było takiego strumienia pieniędzy do samorządów. I to jest jednocześnie ta moja obietnica, o której wspomniałem na początku. Jeżeli wyborcy nam zaufają, jeżeli wy, samorządowcy, nam zaufacie, to tę współpracę ręka w rękę będziemy kontynuowali kolejne 4 lata, czy tyle, ile wyborcy nam zaufają. Będzie to kolejny wielki program inwestycji, który z Polski uczyni miejsce, do którego będą wracać z emigracji nasi drodzy rodacy. A ze Śląska, który jest przemysłowym sercem Polski i gdzie potwierdziliśmy w naszym ostatnim programie rozwoju specjalnych stref ekonomicznych i tym programie inwestycji strategicznych, że tu na Śląsk przyciągamy inwestycje, nowoczesne inwestycje technologiczne, przemysłowe w rozmiarze, w ilościach, jakich do tej pory Polska i Śląsk nigdy nie widziały. Że każdy megawatt mocy, który stąd tutaj będzie wyłączony, będzie zastępowany innym megawatem mocy nowoczesnym w nowoczesną energetykę. Że nowoczesne projekty, które tutaj będziemy finansować, począwszy od CCS, a skończywszy na zielonej energii, ale pochodzącej ze źródeł tradycyjnych, technologie wodorowe, technologie jądrowe,
że wszystko to przede wszystkim będzie udziałem Śląska. Nie wyobrażam sobie, żeby ten wielki potencjał produkcyjny, przemysłowy, techniczny, projektowy, inżynierski, pracowniczy, ten wielki potencjał ludzi pracy Śląska mógł zostać zmarnowany. I w tym trudnym czasie, w jakim żyjemy dzisiaj, czasie po COVID-zie, czasie ruskiej agresji na Ukrainę, kryzysu energetycznego, kryzysu inflacyjnego, w tym trudnym czasie utworzyliśmy wraz z przedsiębiorcami największą liczbę miejsc pracy tutaj właśnie na Śląsku. I ta obietnica właśnie tego dotyczy. Jeżeli nam wyborcy zaufają, jeżeli tutaj na Śląsku, w województwie śląskim, w Zagłębiu zaufacie nam, drodzy rodacy, drodzy Ślązacy, drodzy Zagłębiacy, mieszkańcy Podbeskidzia, mieszkańcy Jury Krakowsko-Częstochowskiej, mieszkańcy Częstochowy i okolic. Jeżeli nam zaufacie, to skoncentrujemy wielki program tworzenia nowych miejsc pracy w miastach mniejszych, na terenach wiejskich, a potrafimy to zrobić. I udowodniliśmy przez ostatnie 8 lat, czego najlepszym potwierdzeniem jest właśnie tworzenie miejsc pracy i najniższe w historii Polski bezrobocie. Będziemy zatem kontynuować też ten nasz program. Praca, godna praca, coraz wyższa płaca, wynagrodzenia dla pracowników, coraz wyższy standard życia w Polsce, wszędzie tam, gdzie Polacy się urodzili, kształcili, chcą żyć, pracować, zakładać rodziny i mieszkać. I ta obietnica jest podparta naszym wielkim programem, który dzisiaj ogłaszamy. Wielkim, zamkniętym programem, który dzisiaj rusza. Kolejne potężne inwestycje ruszają we wszystkich samorządach. Ale pamiętajcie, kiedyś było to zero inwestycji, bo nie było takiego programu inwestycji strategicznych. My naprawiliśmy budżet państwa. Często mówię, ale powtórzę to i tutaj. My odzyskaliśmy ukradzione 260 miliardów przez naszych poprzedników. Mówię to głośno z nadzieją, że otrzymam pozew w trybie wyborczym. Nie otrzymuję tego pozwu, czyli oni przyznają, że te pieniądze były ukradzione przez mafię VAT-owską, przez przestępców i ukradzione, sprzeniewierzone także przez ludzi z Platformy, którzy też byli uwikłani w różne działania przestępcze. To też zostało wykazane już przez sądy. Drodzy Państwo, to gigantyczna zmiana. My także popełnialiśmy błędy, ale to, ile tych inwestycji poszło w Polskę lokalną, jest czymś bez precedensu, czymś niewyobrażalnym. I będziemy to kontynuować, jeżeli będziemy mogli kierować nawą państwową w kolejnych latach, jeżeli taki będzie werdykt wyborców. Ja bardzo serdecznie dziękuję z tego miejsca wszystkim samorządowcom, bo to współpraca z wami, dyskusja, co jest najważniejsze, współpraca z radnymi miast, gmin doprowadziła do tego, że dzisiaj możemy prezentować ten kolejny gigantyczny zastrzyk finansowy z pieniędzy odzyskanych z mafii VAT-owskich. Taka jest prawda o tych naszych programach i oby one wszystkie przyczyniły się do tego, że Polska będzie miała coraz więcej miejsc pracy, będzie coraz silniejsza i coraz piękniejsza w każdym jej zakątku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, panie premierze. Szanowni Państwo, Śląsk to nie tylko piękna historia, niepowtarzalne widoki, krajobrazy czy bardzo ważny przemysł, ale Śląsk to przede wszystkim ludzie. To ludzie, którzy w tym śląskim tyglu, złożonym z dużych miast, miasteczek i wsi, tworzą taki bardzo ważny stop, który cechuje się przede wszystkim pracowitością, uczciwością i wiarą w przyszłość. W związku z tym teraz czas, abyśmy usłyszeli słów kilka od jednego z przedstawicieli właśnie tegoże miejsca. Pani Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. Zapraszam serdecznie. Panie premierze, panie wojewodo,
koleżanki i koledzy samorządowcy, drodzy zaproszeni goście. Pewnie tu na moim miejscu mógłby stanąć każdy z was. Każdy z was, żeby opowiedzieć historię swojego miasta, swojej gminy, tego miasta, tej gminy, która przez ostatnie lata musiała stawić czoło wielu problemom. Myślę, że my samorządowcy, wsłuchując się w głos naszych mieszkańców, doskonale wiemy, jaką ścieżką podążać. Wiemy, jakie cele chcą stawiać nasi mieszkańcy. Śląsk to ta doświadczona ziemia, która pomagała rozwijać się pięknie Polsce. Śląsk to ta ziemia, która potu nie szczędziła, by pokazać ogrom możliwości. Ale też Śląsk to ta ziemia, która musiała zapłacić bardzo wysoką cenę za przemiany. Panie premierze, tak, to prawda. Zabrze musiało uporać się z 24-procentowym bezrobociem. To niewyobrażalne. To co czwarty tak naprawdę mieszkaniec poszukujący pracy. To nie tylko poszukiwanie pracy, to są spustoszenia społeczne, które trzeba nam jeszcze dziś rewitalizować. Ale szanowni państwo, my doskonale wiemy, czego chcemy, ale bez pomocy rządu pewnie by się nie udało. Dlatego, panie premierze, jesteśmy bardzo wdzięczni za każdy program rządowy, za te duże programy i te mniejsze, za te infrastrukturalne i za te społeczne. W Zabrzu realizujemy bardzo szeroką gamę inwestycji dzięki właśnie tym programom. Oczywiście drogi, o których pan premier wspominał, one są podstawowym krwioobiegiem i myślę, że bez tych dróg pewnie nie udałoby się kierować naszych mieszkańców do kolejnych nowych miejsc pracy. Ale myślę, że bezcenne są również te projekty, które pozwalają tworzyć nowe miejsca pracy w strefach ekonomicznych, choć nie tylko. W Zabrzu utworzyliśmy strefę ekonomiczną, która wypełniona jest po brzegi. Dziś dzięki programowi rządowemu będziemy mogli za 100 milionów uzbroić kolejne tereny i tworzyć kolejne miejsca pracy. Ale staramy się równoważyć, bo oczywiście dziś mieszkańcy szukają nie tylko miejsca pracy. Dziś mieszkańcy chcą dobrze żyć. To jest dowód na to, że poszliśmy zdecydowanie dalej, że nie tylko właśnie mieszkanie i praca, ale miejsca rekreacji. Dlatego wdzięczna jestem za kolejne projekty, kolejne programy, z których możemy tworzyć przestrzenie zielone i myślę, że te w Zabrzu są równie cenione jak właśnie programy tworzące nowe miejsca pracy. Dlatego Ogród Botaniczny, który 70 lat czekał na to, żeby znowu zachwycał mieszkańców nie tylko Zabrza, ale Śląska, Polski, jest na pewno dla nas bardzo ważną inwestycją. Szanowni państwo, tak jak powiedziałam, każdy z nas zapewne opowiedziałby przepiękną historię naszego regionu, naszego miasta. Ja mogę powiedzieć, że w Zabrzu nie zmarnowaliśmy żadnej chwili, mimo że zostało zamknięte 7 kopalń. Została nam jedna historyczna, którą również ratujemy przy pomocy środków rządowych. Ta kopalnia też stworzyła przestrzeń dla tworzenia miejsc pracy, ale przede wszystkim również zachowania historii i kultury. Tak więc, szanowny panie premierze, szanowny panie wojewodo, dziękujemy za współpracę i proszę pamiętać, Polska samorządem stoi. My wiemy, skąd wychodzimy, my wiemy, dokąd chcemy iść. Przy pomocy pewnie wiele zrobimy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy pani prezydent za te ważne słowa. Ja nie ukrywam, moi drodzy, że
Śląsk jest mi bardzo bliski właśnie ze względu na emocje, ze względu na cudownych ludzi, których miałem tutaj okazję poznać. I rozwój Śląska jest zauważalny gołym okiem. I pomimo tego, że my, jeżeli chodzi o kalendarz, idziemy w stronę zimy, to ten rozwój, właśnie te elementy, które się tak przepięknie zmieniają, niech będą tymi jaskółkami, które uczynią wiosnę właśnie w funkcjonowaniu Śląska. Szanowni Państwo, w takim razie teraz czas, abyśmy zaprosili na scenę wojewodę śląskiego, pana Jarosława Wieczorka. Zapraszam serdecznie. Bardzo dziękuję. Wielce szanowny panie premierze, pani prezydent, państwo parlamentarzyści, nad wszystko wszyscy samorządowcy. Pani prezydent Zabrza swoją opowieść o mieście przedstawiła. Ja przychodząc w 2015 roku założyłem, że chcę odwiedzić każdy powiat. I ten ziemski, i ten grodzki. Każdą gminę, która znajduje się na terenie województwa śląskiego. Praktycznie udało mi się to w 100%. I ten wyjątkowy bagaż doświadczeń, spotkań, rozmów zarówno z państwem, jak i z mieszkańcami pokazało mi wyjątkowe przeobrażenia naszego wspaniałego regionu. To, jak na przestrzeni tych lat i na przestrzeni czasu budowały się drogi, budowały się żłobki, przedszkola, cała przestrzeń społeczna, pełna infrastruktura. Od tej ogromnej, jak autostrada A1, jak budowa drogi ekspresowej S1, potem bardziej przyziemne, drobne remonty, chodniki, oświetlenia, skrzyżowania. To, co dla obywateli ma absolutnie fundamentalne znaczenie, bo chcą żyć godnie, dobrze i bezpiecznie. Chcą wiedzieć, jak dojechać do szkoły, do pracy w sposób całkowicie bezpieczny, ale przede wszystkim funkcjonalny. I taką funkcjonalność daje również program inwestycji strategicznych. Szanowni Państwo, 8 edycji dla województwa śląskiego to jest ponad 8 miliardów złotych, które pracowały, pracują i będą pracować. Jeżeli do tego dołożymy program rządowy inwestycji lokalnych, jeżeli do tego dołożymy rządowy program rozwoju dróg, to jest kilkanaście miliardów złotych w ostatnich 5 latach na rozwój tej społecznej infrastruktury. Przeobrażenia dostrzegalne gołym okiem. To dzisiaj mieszkańcy budują swoje domy w małych miejscowościach, w małych gminach, w powiatach ziemskich. Dlaczego? Dlatego, że mają tam dzisiaj dostęp do tych dóbr i usług, których wcześniej nie mieli. I to jest wartość zrównoważonego rozwoju. Program dla Śląska, który również przy udziale pana premiera, przede wszystkim nawet przy udziale pana premiera, jest realizowany konsekwentnie, zakłada założonych środków 130 miliardów złotych, z czego wydanych, szanowni państwo, jest już ponad 90 miliardów złotych. To pokazuje, jaka skala jest wkomponowana w transformację naszego regionu. Ponad 1180 inwestycji w ramach programu inwestycji strategicznych i prawie 1000 drobnych inwestycji większych w ramach tych dwóch poprzednich programów. To są tysiące kilometrów dróg wyremontowanych bądź wybudowanych od nowa. Strefy przemysłowe, tereny popegeerowskie, wszelkie przestrzenie mają szansę na odzyskanie swojego blasku. Również te brownfieldy, które na terenie województwa śląskiego potrzebują rewitalizacji, potrzebują nowego życia. I takie nowe życie daje program inwestycji strategicznych komponent stref przemysłowych. Ja się cieszę, że ponad 1,6 mld złotych z tego programu trafiło do nas na Śląsk. Ponad 1,6 mld, z czego ostatnia transza to jest ponad 900 milionów złotych dla naszego obszaru. Szanowni Państwo, pewnie za moimi plecami dostrzegają Państwo cytat z listu prezesa Rady Ministrów z 2017 roku. Panie premierze, strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, gdzie była wspominana odpowiedzialna, solidarna Polska, gdzie rozwój i wyzwolenie przedsiębiorczości, wynalazczości, produktywności, spójność
To wszystko zawiera się w Pana strategii. I zawierało się od 2017 roku. I co ja dzisiaj mogę po tych latach, szanowni państwo, powiedzieć? Że ta strategia dla regionu województwa śląskiego po prostu jest i była skuteczna. I za to, panie premierze, naprawdę bardzo dziękuję, wierząc, że będziemy mogli wspólnie kontynuować tę misję rozwoju dla regionu, bo to tutaj to przemysłowe serce gospodarcze bije bardzo mocno i wierzę głęboko, że wspólnie z tyloma sercami samorządowców będzie biło dalej jak najsilniej. Wszystkiego dobrego.